Pamiętacie, jak dwa lata temu pokazali trailer Infinite War i internet się zagotował. Było mnóstwo memów, krytyki, nieskończone parodie. No i oczywiście społeczność Battlefielda świętowała wreszcie swoje zwycięstwo nad kodem. No, ale niestety w życiu jest tak, że no, karma powraca. Anglicy zresztą mają też takie powiedzenie: What comes around goes around. No i niestety. Stało się. W tamtą środę został nam pokazany zwiastun nowej odsłony Battlefield'a, no i internet oszalał. Niestety, jak sami wiecie, nie z zachwytu, jak to było w przypadku Battlefield 1, no ale niestety oszalał ze złości. Mnóstwo graczy, zresztą łącznie także ze mną, było zniesmaczonych, czy też zdezorientowanych po tym, co żeśmy zobaczyli, bo to, co nam zaprezentowali. Powiedzmy sobie szczerze, przypominało bardziej Call of Duty, które było wymieszane z Fortniteem, PUBGem i jeszcze na dodatek z jakąś alternatywną historią w stylu Wolfensteina niż to, jak naprawdę wyglądała Druga wojna światowa. Nic w tym trailerze nie przypominało tego, jak ten konflikt zazwyczaj był portretowany w filmach lub grach i wiadomo, nie będziemy się tutaj kłócić. Bo każdy wie, że trailer nie oddaje nigdy w pełni tego jaka będzie gra pod względem grywalności czy jak długo będzie ten produkt nas cieszył już po wypuszczeniu pełnej gry no bo sami wiemy jak zwiastun Battlefield 1 został przyjęty przez graczy został przez nas odebrany a jak w tym momencie wygląda liczba graczy teraz czy nawet same opinie o tej grze no ale z punktu widzenia właśnie marketingowego pierwsze wrażenia są najważniejsze. Pierwsze decyzje o zakupie gry powstają właśnie w naszej głowie tuż po zobaczeniu zwiastuna. A ten, jak już powiedziałem wcześniej, niestety zostawił graczy zakłopotanych, zdezorientowanych, zniesmaczonych. Wielu z nas po prostu nie miało pojęcia o co tak naprawdę chodzi w tym zwiastunie. Co chcieli nam pokazać twórcy gry? Nowy tryb, nowe mechaniki, czy może to. Jak wspaniale zaimpletowali poprawność polityczną i feminazizm w grze, gdzie rudowłosa kobieta z protezą zamiast ręki, mimo że jest niepełnosprawna, no to jej kobieca wyższość nad rodzajem męskim pozwala na zanurkowanie w biegu, obrócenie się o 360 stopni, no i oddanie nooskopa, żeby potem e, oczywiście obronić nas przed Niemcem, który chciał nam sprawdzić prostatę. Czy to chcieli nam pokazać, czy może chcieli nam bardziej pokazać jednak nowe mechaniki, jak wyglądają nowe wołania o uleczenie, destrukcję budynków, otoczenia, budowanie umocnień, odrzucanie granatów, czy też. no troszkę to już bardzo odbiega, już teraz tutaj naprawdę możemy sobie polemizować. Czy może chcieli nam pokazać, że możemy przeżyć, jeśli nasz samolot zostanie strącony? Czy może chcieli nam pokazać nowe animacje? walki wręcz powiem wam, że nie wiem, nie wiem co chcieli pokazać, ale wiem jedno, że forma w jakiej zostało nam to pokazane budzi naprawdę wiele zastrzeżeń, ale myślę, że to jest też kwestia gustu czy też upodobań, bo jednym się podobało, drugim nie. Myślę, że tym na nie była bardziej właśnie dorosła publiczność, no i oczywiście stali fani serii, którym nie podoba się, gdzie ta seria Podąża. I jak widać zresztą po ocenach i komentarzach pod oficjalnym trailerem opinie są naprawdę podzielone. Przy ponad 7 milionach odsłon jest 300 tysięcy, prawie chyba 300 tysięcy graczy, którzy zostawili łapki w dół. Powiem Wam, że nigdy, ale to nigdy w historii Battlefielda fani nie byli tak bardzo podzieleni. Nigdy tylu osobom nie podobało się to, jak zaczyna właśnie wyglądać ta cała nasza seria? Zresztą, gracze zaczęli pisać nawet: Not My Battlefield! w komentarzach pod zwiastunem. Oczywiście, dzień po ukazaniu się trailera, wyszły też materiały od wielkich youtuberów, które miały za zadanie bardziej przedstawić to wszystko, co zostało tam pominięte w całym tym trailerze. Troszkę to wyglądało jak taki damage control podyktowany przez Dice, przynajmniej w mojej opinii. No i mówili tam właśnie o tym, jak to nowy Battlefield nie będzie dobry, jakie to super wspaniałe mechaniki nie będą wdrożone. No ale jak na razie, w tym momencie, nikt tych wszystkich mechanik nie przetestował, wszystko o czym mówili, to jest tylko poleganie na słowie DICE i powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że tak będzie, że, że faktycznie te mechaniki coś zmienią, ale wolę się jednak wstrzymać tutaj z całym tym optymizmem do bety, no bo niestety nie mogę się oprzeć wrażeniu, że kiedyś już też chwalili Levolution, szarże z bagnetem, behemoty, naprawę pojazdów, sweet spoty, ogólnie mechaniki, które miały zmienić grę, a sami dobrze wiemy, jak to niestety później wyglądało już w grze. No i na koniec, chyba najbardziej zidiocone materiały czy też tweety, gdzie próbowano zwalić winę tego całego hejtu na nowy tytuł, na seksistowskie, męskie, szowinistyczne świnie, którym nie podoba się oczywiście to, że na trailerze czy później w grze będzie kobieca postać. Ale powiem wam, że w mojej opinii. Nie chodzi tutaj o kobietę, chociaż najlepiej właśnie uciszyć wszelką krytykę, zwalając wszystko na seksizm i oczywiście przyklejając łatkę męskiego szowinizmu graczom, ale bardziej chyba tutaj chodzi o brak spójności z faktami. To najbardziej graczy drażni, bo postacie ze zwiastuna, nie tylko kobieta, nie dawały wrażenia, że oglądamy grę. O drugiej wojnie światowej nie chodzi tutaj o nią, wszystkie postacie, które były w trailerze były przerysowane, ale że ona była główną postacią, na której skupiał się cały zwiastun, niestety zebrała dlatego najwięcej krytyki. Nie za to, że była kobietą, ale za to, jak została ta postać nam sportretowana wizualnie. Ten fakt oczywiście feminaziskom i wojownikom socjalnej sprawiedliwości jakoś umknął. Oni oczywiście uparcie wciąż twierdzą, że gracze nie chcą kobiet w grze. Nie chodzi tutaj o prawdę historyczną, o fakty. To nie pasowało graczom. Nie pasowało to, że angielskie kobiety nie walczyły na pierwszej linii frontu. To im nie pasowało. I nie pasowało im też to, że nie posiadała ręki. Taki prosty fakt. Każde kalectwo, utrata kończyny wykluczała cię w tamtych czasach i nawet w tych czasach. Z walki na pierwszej linii frontu, bez względu na to, jaką płeć miałeś. Tu nie chodzi o to, że jest kobieta w grze, bo gdybyśmy zobaczyli rosyjskie kobiety, które były ubrane w mundury, nie byłoby z tym problemu, bo były. Pilotami bombowców były snajperami i gdyby to zostało pokazane, w taki właśnie sposób nikt nie miałby z tym problemu. Wręcz przeciwnik, uważam, że każdy wtedy byłby zadowolony, ale wypaczanie faktów, żeby przypodobać się feministkom czy wojownikom społecznej sprawiedliwości, to się graczom nie podoba. Ludzie po prostu widzą, co jest robione na siłę, co jest sforsowane przez pieniaczy, którzy głośno domagają się obecności kobiet w grze, bez względu na to, jak to się odnosi do historii? To się graczom nie podoba. Ja rozumiem, że Dice chce zaimplementować kosmetyczne dodatki, które dla wielu osób są ważne, no bo chcą mieć wrażenie, że ich postać jest unikalna. A Dice oczywiście chce na tym zarobić, no bo chce odrobić sobie straty, bo usunęła premium z gry. I tu nie mam z tym problemu, żadnego, ale niech robi to troszkę z większym wyczuciem, ze smakiem, bez zburzenia całej imersji. DICE napisała w twicie, że przedkładają dobrą zabawę nad aut autentycznością. Okej, okay, ja rozumiem, że jest to tylko gra, ale dobra zabawa i autentyczność się nie wykluczają i wprowadzanie w błąd publiczności nie jest jedynym i dobrym sposobem na stworzenie fajnej gry. I o to właśnie graczom chodziło, że nieogolony koleś z tatuażami, który wygląda jak biker, jakiś harlejowiec, biegający w podkoszulku po polu walki, czy kobieta ze sztuczną ręką z umalowaną na niebiesko twarzą, po prostu będzie dawało nam wrażenie grania jakimiś najemnikami w steampunkowej alternatywnej wersji II wojny światowej, a nie w konflikcie, który miał miejsce. 79 lat temu każdy z nas spodziewał się bardziej dojrzałego podejścia do tematu. Po prostu czekaliśmy na Battlefielda, a nie na Call of No Battleground, Fortnite pod znaku Social Justice Warriors. Takie zmiany, takie zakłamania historyczne, nawet gdy one są pod postacią drobnych kosmetycznych dodatków, niestety zostawiają w nas niesmak i też pytanie Skoro skórki jakie oferuje DICE w swojej nowej grze oraz to co widzieliśmy w trailerze, strzelanie z biodra na ziemi bez jakiegokolwiek odrzutu, rakiety V1, które są jak to machawki, budowanie umocnień, ścian, celują wiadomo w jaką publiczność, to powstaje pytanie, to czy sama gra, mechanika, także została dopasowana do tego typu odbiorców? Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Piszcie swoje zdania i opinie w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. No i oczywiście do zobaczenia w następnym materiale.